poprzednio w Hardline. Oferujemy ochronę policyjną, kontakty wojskowe i patrole graniczne. Płacąc nam, zyskujecie dostęp do tej siatki. Jeśli uda się włożyć komórkę do jednej z teczek, możemy ich śledzić. Więc chcesz ukraść brudną forsę Dowsa, zanim trafi do prali. Fajnie, ale będziesz zdany na siebie. Koleś, który załatwił Kanga, to mój stary kolega. Dorwałaś to, Garda? Sądziłam, że przyda ci się tu pomoc. Hej, widzieliście wiadomości? Teororku? Wygląda na to, że wyrządziliście tam straty w wysokości 3 milionów. Facet dosłownie mieszka w szklanym domu. O tak! To wam się spodoba! Bu! Co to takiego? Miejsce, w którym Deos trzyma brudną forsę. Czyli twój pokrętny plan się udał? Patrz tutaj. Namierzyłem telefon Kai. Wylądował w biurowcu Dowsa. To będzie ciężki orzech do zgryzienia. Prywatne windy, kuloodporne okna... Czekaj, znam ten budynek. Jest na Foster Key, kawałek łodzią od Miami. A to? To jest zlecenie budowy skarbca. Zainstalowano w apartamencie 6 miesięcy temu. Dobra, słucham cię. Grube drzwi stalowe, zamek szyfrowy i blokada magnetyczna. To trzeba wysadzić. Siła wybuchu na pewno zawali cały budynek. Czyli nie wysadzamy. Czy wysadzamy? Kiedyś kumplowałem się z kolesiami, którzy mieli taką maszynę, takiego robota do sejfów. Nazywali go Bestia. Był szybki i potrafił obejść właściwie każde zabezpieczenia. Zadzwoń. Powiedz, że chcemy pożyczyć. Już to załatwiłem. Musimy go tylko odebrać. Widzę, że przeszedłeś długą drogę, młody. Naprawdę się tu wychowałeś? Tak. Po woju trochę mi odbiło, wiesz. Poznałem tu kogoś i postanowiłem zostać na chwilę. Mniej wiesz, lepiej śpisz, tak? No, ale śmieszne. Co robiłeś w wojsku? Analizę wywiadowczą. Widzę, że niewiele się zmieniło. Słuchaj, spróbuj znaleźć uczciwą pracę w czasie kryzysu i to z takimi papierami, jak ja, to pogadamy. Opuściłem posterunek. Nie ma o czym gadać. Na jak długo? Wciąż jestem poza jednostką. A może ty coś opowiesz o sobie? O! Markus! Tu! O! Trochę ci ciałka przybyło. Co? A ty się trochę, no, nieźle wygląda. A, wyglądam paskudnie. Gdybym nie była cała w kurzu, nie obyłoby się bez SPF 5800. A tak, sorry, to kumpel, o którym ci mówiłem. Cześć, jestem Nick. Witam, panie Nick. Wyglądasz świetnie, naprawdę. Dziękuję. No więc masz tego otwieracza sejfów, czy nie? Nie, znaczy musimy iść do kompleksu, żeby go odebrać. A, do kompleksu. Sądziłem, że masz, no wiesz... A twój ojciec tam będzie? Rany, przestań, przecież już się na ciebie nie wścieka. Serio? Może nie otworzy szampana na twój widok, ale... No to chyba możemy brać się do roboty. Dobra, co powiecie na przejażdżkę? Dla mnie spoko. Super. Tutaj skręć w prawo, Nick. Co u ciebie słychać ostatnio? Po staremu. Osiadłeś czy podróżujesz? Podróżuję. Którędy jechać? Na razie tą drogą, powiem ci, kiedy skręcić. Podoba ci się twoja praca? Cieszę się forsą. A ty co robisz, Nick? Pracuję z boomerem. O, chłopcy postanowili trochę popsacić. Podoba mi się to. Ojciec wciąż nosi tego pieprzonego gnata? Markus! Świat nie jest twoim osobistym teatrem tragedii, tacie już przeszło. Dosyć. Powiecie, co się między wami stało? No tak jakby... Markus i ja byliśmy zakochani. Mój ojciec tego nie pochwalił. No patrz, chyba nawet wiem czemu. Więc kiedy Markus opuszczał te strony, próbował mnie... Wyjechać z tobą. Porwać, jak mówił ojciec. I to było tak zajebiście romantyczne. Ale mój tata się trochę wkurzył, trochę bardzo. Pokaż mu bransoletkę. O! To GPS. Dzięki tej zabawce wie, gdzie jestem. Świetnie. Ojciec wygląda na człowieka z zasadami. Służył w 6. oddziale SWIFT. Wcale tam nie służył. I ze względu na socjalistyczną tyranię rządu Stanów Zjednoczonych, założył wspólnotę podobnie myślących patriotów.
patriotów. Mamy tu uzbrojonych ludzi? Pchą zęby. Wszystko spoko. Znam tych ludzi, to głównie hipisi. Prawdę mówiąc, nie ma już żadnych hipisów. Co? A gdzie są? Nie ma ich. Tyle. Droga gruntowa przed nami. Jedź. Proszę, proszę. Markus Boone, powraca syn. Marnotrawny. Witam, panie Alpert. Dawno się nie widzieliśmy. A, nie ma o czym mówić. A ty pewnie jesteś... Nick. Boomer twierdzi, że macie tu maszynę, która sforsuje każdy zamek. Ha, pewnie, że mam, Nick, chociaż to nie najszybsza zabawka. Nick Mendoza, tak? O, i nagle powiało głowę. Mój tata tak jakby śledzi moje rozmowy. Tak jest. Sporo ludzi chce z tobą pogadać, Mendoza. Na przykład taki gość z LA, jak i Stoddard. Chcę dać za ciebie 250 atoli, jeśli dożyjesz. Właśnie tutaj jedzie. Przykro mi, Markus. Chłopcy, odstawcie naszego pana Mendozę i Markusa do ich apartamentu prezydenckiego. Czekaj, mówiłeś, że tylko Nick. Ale Markus nie jest tu mile widziany. Nigdy nie był! Kochany, tak mi przykro. Odklejcie ją od tego dupka, zanim puszczę pawie. Aj, Markus, żeby była jasność. Gówno mnie obchodzi twój kolor skóry. Ja cię tak po prostu, po ludzku, nie lubię, rozumiesz? Mam stosunkowo dobre wieści. Serio? Skąd to wytrzasnąłeś? Dun mi to dała, jak się przytuliła. Dun? Ona nas wrobiła. Dun? Która wrobiła ciebie. W zasadzie nie jest taka zła. O, jasne. Dobra, trzymaj się z tyłu. Dobra. Trzeba znaleźć jakieś wyjście. Co do tego pełna zgoda. A tak w ogóle, co to za miejsce? Silos rakietowy, opuszczony od lat 90. Za moich czasów się tu imprezowało. O, tylko mi nie mów, że Albert ma atomówkę. Nie ma atomówki. Dobra, tędy. Gdzieś tam musi być jakiś płaz. Tutaj. Okej. Okay. Ile masz tych? Ile masz pecha? Na kilka strzałów. Dobra, chodźmy znaleźć ten włas. Thank you.
Zaczekaj tu. Ani drgnij! Jak się stamtąd wy... Przemądrzały, kurwa, pajac. Nie mogę uwierzyć, że pozwalaliście tu mieszkać takim szumowinom. Kurwa, stary... Nie ruszaj się! Hej, hej! Co jest, kurwa? Okej. Ani kroku dalej! Jak? Ej, jeden z tych idiotów miał mój skaner. Ej, tu jest drabina. To nasze wyjście. Dobra, dawaj. Dobra, musimy odzyskać sprzęt. Pogięło cię? Spieprzajmy stąd! Słuchaj, jeśli Stoddard go przechwyci, natychmiast dotrze do Kai i Tysona. Nie możemy ryzykować. Cholera. Dobra, jak chcesz to załatwić? Tu się roi od ludzi Alperta. Chyba tam po lewej można się wspiąć. Albo czekaj, możemy się przeczołgać pod tamtym płotem po prawej. Tak, albo uderzamy od frontu. Co? Jeśli na to idziesz. Dobra, prowadź. Będę tuż za tobą. Tak myślałem. Niestety. Po prostu chodźmy dalej. Dajesz. Ty mnie wpędzisz do grobu. Czuję to. Nick, do tamtej przyczepy. Słuchaj, spróbuję skontaktować się z Dun. Naprawdę nie masz innych znajomych? Na pewno nie tu. Zamierzasz to jeść? Nie, tylko odkuruję. Zmarnujesz dobre mięso. No co ja kurwa jestem? Obrońca jebanych praw zwierząt? Ręce do góry! Do góry mówię! Co jest? Tak się odpalić tej kupy złomu. O czym to cholery gadasz? Na dobry początek to masz uwalone wszystkie świece. Właśnie je wymieniłem! Hej! Trzymaj łapy tak, żebym mnie widział! Jasne, jasne! Cholera! Thank you.
Nie ruszaj się! Dobra, co to było? Stój! Ręce do góry! Jasne, jasne. Tam jest. Może pogadajmy chwilę o tym, co tu się wyprawia. Te typy chyba szykują się do rozpętania własnej apokalipsy. Tak, to no jakby to powiedzieć... No wkurwił się. Powaga? Do czego wam w ogóle potrzebny ten robot otwierający sejfy? Nikt chce się zemścić. Przynajmniej jest jakiś szczytny cel. Na lądowisko, tam będzie ta wasza bestia. Dobra, ale na pewno tam jest? Absolutnie, to właśnie tam Tony trzyma cały swój szajs. Po prostu jedź. Dobra, słuchaj, chciałbym się czegoś dowiedzieć. Tylko tyle? Ja na przykład chciałbym wiedzieć wiele rzeczy. Chwileczkę, okej? Dune, czemu pozwoliłaś, żeby twój ojciec nas złapał? Założyłam, że Nick jest jednym z twoich podejrzanych koleżków, ale potem dowiedziałam się, że to jednak glina, co w sumie jest gorsze, ale nieważne. No wiem, ale wiesz, że musisz jechać z nami. Co ty nie powiesz? Jezu! No szkurwa, boomer! A może tak dla odmiany zawiozę was do tego gościa, o którym rozmawialiście i odbiorę twoje 200 tysięcy dolarów. Kobieto, co cię odmieniło? Totalnie się z was nabijam, chłopaki. Kurwa, ale ty jesteś pojebany. To nawet nie jest nabite. Nic nie widzę! Wszyscy są cali? Dun dostała! Oberwałam w ramię. Ta, no i złamałam nogę. O, sprowadzimy pomoc. Markus! Goście, którzy nas wrobili, idą tutaj. Pamiętasz o tym? Racja. Nick, zajmij ich na chwilę, muszę się połatać. W bagażniku masz broń. Jasne. A tak przy okazji, to miejsce się zmieniło. I to bardzo. Dajcie się tam!
jebać! Pozamiatane. Hej, jak tam? Chcę cię prosić o przysługę. Tony to myśliwy, więc trzeba odwrócić jego uwagę. Wychodzi na to, że nienawidzę pustyni. Czyli nie idziesz z nami? Zabierzemy cię do szpitala. Nie, chyba macie co robić. Lotnisko jest tam, lepiej się pospieszcie. Hej, Dum. A, tak. Powodzenia. Widzimy się? I przekażcie Tonemu, że jest fiutem. Hej! Chcesz sprawdzić ten spalony dom, zanim ruszymy? Pożar musiał wybuchnąć niedawno. Mówiłem, że Dżun to fajna babka. Jej ojciec ściągnie na nas wszystkie swoje siły. Może najpierw zwiejemy. To w końcu lotnisko, nie? Może znajdziemy samolot. No więc, co Dżun miała na myśli, jak mówiła, że Tony trzyma ten cały swój szajs na lądowisku? Tony od zawsze zbierał swój złom. Mniej legalny, tym lepiej. Serio? A o czym dokładnie była mowa? Wojskowy czarnoskórowy złom. Czołgi, śmigłowce. Ma nawet kilka uziemionych samolotów. Tony jest strasznie dziany. Kasa z prochów. No i ktoś dosłownie interpretuje drugą poprawkę. To tutaj. Stare lotnisko. Jedziesz, ziom. Lotnisko jest tuż przed nami. Wiesz, naprawdę ciężko mi uwierzyć, że byłeś gminą. Cóż, ojciec też był z branży. Pan? Nie był tak wiesz. Wiesz, co to jest i... Tak, co to. Dobra, więc poszedłeś w jego ślady. Ty mi powiedz. Jego praca polegała na tym, że budowali mniej. Dlatego postanowiłem zostać gminiarzem. Prawdziwym gminiarzem. Kurwa, przykro. Słabo, że tak wyszło. Cóż, nie musisz być gliną, żeby powstrzymywać takich typów jak on. Pora na spacer. Idziemy. Witaj, maleńka! W dupę! Boomer! Ludzie Tonego już tu są. Widzisz może coś na kształt magazynu po drugiej stronie? Zabarykadowany. Przekradniesz się? Zaczekaj. Chyba mam pomysł. Może być trochę głośno. Nic! Miało być głośno, a nie no klarnie! Thank you.
Mam bestię. Spotkamy się z Kai Tysonem, lecimy prosto do Miami. Mówiłem, że ze mnie złota rączka. Radia, uniformy, C4, sprzęt do nurkowania, uprzęże, bloczek do kabla i jeden robot kasiarz. Czyli mamy wszystko, tak? Wszystko gotowe. No to idziemy do Miami. Chwila. Trzeba rzucić okiem na to miejsce. Nie możemy zostawić obciążających dowodów. Okej. Dajcie znać, jak będziecie gotowi. Co tak kurwa syczy? Co? Myślałeś, że się przede mną ukryjesz, Mendoza? Wszystkiego cię nauczyłem. Jak leci, młody? Bo teraz zastrzel tego gnoja! No, ale Peszek, broń się za cię. Żegnam. A maćkaj! Sorka. To Dawes. Nie chcesz się, nie wiem, przywitać? Prosto na pocztę głosową Denata. Chwila, co ty robisz? Dawes pewnie chce wiedzieć, co się dzieje.
Wyślę mu wiadomość. Gdzie jesteś u diabła? Powinien już stamtąd wyjść. To już trwa ponad godzinę. Może się zgubił. Na drzwiach jest znak, który prowadzi do celu, więc chyba dał radę. Cześć, to ja. Przepraszam, zabłądziłem. Gdzie ty w ogóle jesteś? Ten zbiornik znalazłem z łatwością, ale z odpływem było już trochę ciężej. Tam jest więcej rurek niż w organach kościelnych. Hej, Tyson, uważaj na te kamery. Luz na szelkach, jestem pracowitym czyścicielem okien. Przygotuj kabel, wkraczamy. Ograniczony kontakt radiowy. Jasne. Ran, Dos nie mógł sobie znaleźć mroczniejszego budynku? Cieszę się, że facet w ogóle tu jest. Inaczej bylibyśmy utopieni. Zaraz. Te okolice na szczycie każdego bieżąca jest zbiornik wody. Dzięki temu nie chwieją się w sezonie huraganów. Stary. Dous pewnie sądzi, że dzięki jego biometrycznym windom i kuloodpornym szybom ten apartament jest nie do zdobycia. Pewnie zaraz się dowiemy, nie? Szybko. Tyson lada chwila rzuci kabel. Jest furgonetka. Dajcie mi chwilę. Szybciej, trochę nam się śpieszy, Boomer. No wiem. Jedno pytanie. Na pewno chcemy to zrobić. Późno na wątpliwości, prawda? Tylko pytałem. Jakby 100 tysięcy galonów wody miało mi... 200 tysięcy. Miało mi spaść na głowę, czy tam ile jest, to sprawdziłbym, czy jest bezpiecznie. Tak tylko mówię. Jeśli znasz inny sposób, żeby się tam dostać, to dajesz. A wysadzenie zbiornika to był twój pomysł. To było bardziej realne, zanim się za to wzięliśmy. Jezu. Tyson wrócił do gry. Dawaj C4. Trzymaj. A kanapkę z masłem orzechowym i dżemem też tam masz? Mogę podpisać bomba wielkimi literami. Dobra, dość tego, do roboty. Dawaj kabel do łodzi. Powinienem być z robotem na górze. To może chcesz się zamienić? W sumie chyba jest spoko. Miłej zabawy. Powodzenia. Jeśli chcesz zobaczyć, co jest w holu, dobrym punktem obserwacyjnym będzie parking po prawej. Można się tam dostać na kilka sposobów. Ilu ludzi na to potrzeba, wygląda, żeby obstawić biuro wjebany dziennik? Nie ruszaj się! Co się dzieje? Uspokójmy się, dobra? Zajmę się tym. Okej, okay, udało ci się? Pewnie się czuję na myśl, pani rozkaz się teraz. Może lepiej zgubiłbyś się na monitora.
Każdej nocy i każdego ranka. Nie ruszaj się! Co? Co jest, kurwa? Co teraz? Co teraz? Mam drugiego na celowniku. Zobaczysz kogoś, kogo zaje. Sprawdź tam. Oczy dookoła głowy. Najpierw strzelać. Możemy zapomnieć o pytaniach. Zachować czujność. Sprawdzić, czy tu nikogo nie ma. Mamy być gotowi na wszystko. Nie daj mi się zaskoczyć. A tam spojrzałeś? Oczy dookoła głowy. Zobaczysz kogoś, wpakuj kulę. Sprawdzić wszędzie. Ani kroku dalej. Tam jest! Nie daj mi się zaskoczyć! Zobaczysz kogoś, kogo zaję. Poczekam tutaj. Oczy dookoła głowy. Oczy dookoła głowy. Patrzcie, czy nie dzieje się coś dziwnego. Ktoś tu się święci. Zobaczysz kogoś, wpakuj kulę! Nie daj mi się zaskoczyć! Mamy być gotowi na wszystko! Nie ruszę! Patrzeć, czy nie dzieje się coś dziwnego! Zobaczysz kogoś! Dawaj tutaj! Zdjąć go! Uwaga! Brać go! Damy go! Łapać go! Cholera! Otwieraj się! Ten pieprzony kot! Coś być. Okej, sądzę, że rozkminię ten kod.
Winda działa. Sporo strażników jest 4 lipca. Myślisz, że Dołs się nas spodziewa? Może. Ale nie wie, którędy wpadniemy. Idziemy na 20. Uderzymy z góry. Fajnie. Powiedz, co robiłaś 4 lipca jako dziecko? Wiesz, psułam ludziom hot dogi i oglądałam sztuczne ognie. Jesteśmy na 20. Witam w Preferred Outcomes. Jestem przed narożnym pół. Chyba dopiero jedno dzieje. Już idziemy. Brawo, Miami! No, brawo! Stój! Ani drgnij! Tak, tak, nie ma problemu. Zostawił tablet. Sprawdź, może nie zablokowany. Tysięcy lat ludzkiej cywilizacji, a my wciąż nie potrafimy formować tego kształtu. Tak, tak, nie ma problemu. Udało się. Stop! To jest kurwa! Kurde, lepiej, żeby ta szyba była kulą od podróży. Dawaj go dobrze. Jest w narożnym biurze, nie?
Boomer spakował ci lunch. Wiesz, nie włamywałem się już w sumie od jakichś 8 dni. Ej, to na pewno właściwa rura? Oczywiście. Myślę, że jesteście szurnięci. Chodźmy na górę. Teraz zacznij się. Do skorzystania.